Tak więc w poprzednim filmie wyjaśniłem fabułę Amanda The Adventurer, przynajmniej tą główną fabułę, ale wciąż pozostało nam kilka pobocznych wątków, które także powinniśmy wyjaśnić, a w dzisiejszym materiale właśnie zajmiemy się takimi wątkami, tylko że tym razem będą to zakończenia gry, które jednak co do głównego wątku zbyt wiele udziału nie mają, więc pozostawiłem to sobie na oddzielny odcinek, czyli na ten dzisiejszy. Wobec tego dzisiaj przejdziemy sobie przez wszystkie 5 bądź 6, jak kto woli, zakończeń gry, aby mieć pełen wgląd na to, jak przynajmniej ta część historii mogła się zakończyć. Także hej, cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Wielkimi krokami zbliżamy się już do 300 tysięcy, więc zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a także wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, link macie w opisie tego filmu. Tymczasem już nie będę przedłużał i po prostu zapraszam was do oglądania. Tak więc zacznijmy od bad endingu, złego zakończenia, i zdobycie go jest chyba najprostsze. Wystarczy, że zirytujemy Amandę w pewnych miejscach, chociażby kiedy nie pomożemy biednemu kotku. Kotkowi, kociekowi. Albo co może być już bardziej uzasadnione fabularnie? Kiedy podczas kasety wszystko gnije, gdzie Amanda opowiada po prostu o gnijących rzeczach. Kiedy Amanda zapyta nas, czy chcemy zostać jej przyjaciółmi. I ta stwierdzi, że czasem czuje, że faktycznie gnije, a także, że jest już za późno. Wówczas telewizor wyłączy się, klapa się otworzy, a do pokoju wejdzie ta prawdziwa, demoniczna wersja Amandy. Wówczas dostaniemy jumpscare'a i to jest właśnie bad ending. Ponadto jest on dość prosty do zdobycia, także w innych miejscach wystarczy, że zirytujemy Amandę, bądź zrobimy coś, co nie jest do końca zgodne z jej oczekiwaniami. Amanda! Nothing is rotten here! What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you! Answer my question. You don't have to answer that. See? Everything is fine here. It's all fine. Dobra, to było dość proste, więc teraz następny ending. Generalnie zostając jeszcze przy tym złym zakończeniu, co do taśmy związanej z farmą, rodziną, tak naprawdę tej, gdzie pod koniec znajduje się kotek, ludzie tutejszy bad ending traktują trochę jak osobne zakończenie, to takie najgorsze, gdzie Amanda denerwuje się najbardziej. Amanda bardzo wykręca, pojawia się w tej swojej najgorszej możliwej wersji i ponownie otrzymujemy jumpscare'a. To wszystko dlatego, że trzykrotnie odmówiliśmy na prośbę o pomoc dla samotnego kotka. Tak jest, to było najgorsze możliwe zakończenie według wielu, tak więc teraz przedstawię wam chyba najdziwniejsze, jakie ta gra ma w ogóle do zaoferowania. Generalnie, aby je otrzymać, musimy ponownie obejrzeć taśmę właśnie związaną z farmą, rodzinką i tak dalej. I tutaj co jakiś czas pojawiają się warningi związane z pogodą i wówczas musimy zatrzymać telewizor. Wcześniej oczywiście musimy odnaleźć przycisk pauzy, który znajduje się w sejfie. Kod do sejfu to 826. A następnie za każdym razem, kiedy pojawia się właśnie warning, musimy podejść do zabawki, która wówczas pojawi się na środku pokoju i musimy kolejno pociągnąć za korbkę w trakcie, kiedy pojawia się kolejne ostrzeżenie. W pewnym momencie okaże się być trochę trudniej, ponieważ co niektóre ostrzeżenia są ukryte i musimy ich poszukać, między innymi kilkukrotnie naciskając na niewłaściwe znaki, kiedy Amanda chce przejść z nami w inne miejsce. Kiedy zrobimy wszystko poprawnie i odsuniemy się telewizora wciskając pauzę, zobaczymy, że klapa jest otwarta, a to, co znajduje się poniżej, dosłownie świeci. Nie no, żartowałem, to nie jest takie proste. Kiedy ta taśma dobiegnie końca, następnie musimy odpalić tą, którą otrzymujemy po wykonaniu tamtej gry, w sensie po przejściu jej tak prawidłowo. I ponownie ta taśma wszystko gnije, tylko że z tą różnicą, że tym razem zwierzątko, tym razem kotek jest w klatce. Kiedy ta taśma dobiegnie końca, wówczas właśnie klapa się otworzy i będziemy musieli zejść na dół. I dlaczego jest to najdziwniejsze zakończenie? Bowiem wówczas chodzimy do sklepu rzeźniczego, do rzeźni, sklepu mięsnego. I tak jest, to jest dokładnie ten sam sklep, który widzieliśmy w jednej z pierwszych wersji Amandy, o której nagrywałem. To był chyba ten nawet mój pierwszy film w ogóle z Amandy kiedykolwiek. Jest to mega niecodzienne zakończenie i pozwólcie, że po prostu wam je puszczę.
I co, zgadzacie się ze mną, co nie? A więc lądujemy w tej dosyć kulawo wykonanej rzeźni. Dosłownie taki totalnie basicowy projekt z Blendera, tylko te mięsa wyglądają tak trochę lepiej. W tle gra totalnie dziwna muzyka, a my widzimy Dominika Toretto, który właśnie jest w swojej robocie. Gdzie on ma dłoń tak swoją drogą? Koniec końców, kiedy odwrócimy kamerę, okazuje się, że to my jesteśmy jednym z tych wiszących mięs. I to jest tak bardzo oderwane od całej reszty fabuły zakończenie, że aż ciężko o tym mówić. I tutaj wysuwa się teoria, że tak naprawdę demon Amanda atakuje ludzi i porywa dzieci, aby zamienić ich na mięso u Dominika Toretto, nie? Nie no, oby nie. Ta, bez kitu, to było dziwne. Swoją drogą, jeżeli chcecie się dowiedzieć tego wszystkiego, to na moim kanale znajduje się wyjaśnienie fabuły Amanda The Adventurer, gdzie mówię co i jak i myślę, że całkiem spoko film jest. Tak więc pozostaje nam już tylko i wyłącznie to dobre i chyba prawdziwe zakończenie, raczej tak. Otrzymujemy je oglądając taśmę, gdzie Amanda jest sama, a Uli jest nawet wycięty z intra całego programu. Amanda leży na sofie i wspomina biednego Liska, a następnie dzieli się z nami jedzeniem? I z całą pewnością którąś z tych rzeczy jest nikt inny jak Uli. Biedny Uli. My musimy coś z tego wszystkiego wybrać, a następnie Amanda chce podzielić się z nami małym sekretem. No i tutaj mamy dwie opcje, albo możemy odmówić, powiedzieć nie, i wówczas Amanda trochę się zdenerwuje, ale... I thought you were different. Po prostu zostawi nam kartkę, żebyśmy wyszli, wówczas ze strychu znika absolutnie wszystko, tylko klapa pozostaje otwarta, my schodzimy i gra dobiega końca. I to chyba jest jedno z dwóch prawdziwych zakończeń, ponieważ właśnie ono i to, które za chwilę wam pokażę, ma kredyty na końcu. Ta, swoją drogą czekajcie, bo mi spadł. Jednakże istnieje tutaj jeszcze jedna możliwość, mianowicie trzykrotnie musimy powiedzieć tak, zgodzić się, aby Amanda opowiedziała nam swój sekret, no i wówczas dochodzi do tego. Tak jest, Amanda wali jumpscara przez telewizor, a nam pozostaje już nic innego jak po prostu rzucić cegłą i ten telewizor rozwalić. Wówczas noc zamienia się w dzień, wszystko dobiega końca i ponownie mamy kredyty. I to jest chyba to dobre, najlepsze zakończenie, jakie można w tej grze zdobyć. Co więcej, jest naprawdę szczęśliwe i fajne. Faktycznie czuć, że coś się tu skończyło, no chociaż może nie w pełni, bo myślę, że to najlepsze zakończenie powinno siłą rzeczy coś nawet wyjaśniać więcej, nie? No i dobra, myślę, że to by było na tyle, że to były chyba wszystkie zakończenia, jakie gra posiada. Ewentualnie można wspomnieć o jeszcze jednej wersji tego dobrego zakończenia, gdzie pod koniec widzimy ziomka w kapeluszu. No i to jest albo Kate, albo nasza protagonistka i to jest po prostu jakiś błąd, ponieważ kiedy uwolnimy kamerę, to ten ziomek cały czas tam stoi. Więc albo jest to protagonistka gry, albo to jest Kate. No i propos wszystkich zakończeń w Amanda The Adventurer, to by było na tyle, przynajmniej na ten moment. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie suba, także kciuka w górę pod tym filmem. Podnieście się na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem już będę spadał, więc trzymajcie się, siemanko wszystkim, cześć!